Cześć, dzisiaj zapraszam na dzień jedzenia. Prosicie o więcej przepisów, także dzisiaj trzy przepisy z mojego kursu Schudnij na keto, ale zaczynamy od szklanki kombuczy z zimną wodą. Na początek zrobimy koktajl, bo ja nie zawsze rano mam chęć i czas na takie sycące śniadania, dlatego keto koktajl na mleku migdałowym z zieleniną, awokado, olejem MCT. Pamiętaj, jeżeli jesteś na redukcji, żeby takie produkty jak oleje, tłuszcze odmierzać rzeczywiście łyżką, bo one dodają dużo kalorii, natomiast MCT jest świetny na redukcji. Do tego miarka odżywki białkowej, to białko jest ważne na redukcji, więc taka odżywka bardzo dobrze się sprawdza. Ja potem siadam do pracy, a tak naprawdę chodzę, bo mam bieżnię, więc potrzebuję sporo energii z rana i dopiero później jem śniadanie. Czas na śniadanie. Robimy jajka sadzone ze szparagami, ale modyfikuję przepis, bo uwielbiam szparagi, natomiast pak choi miałam w lodówce. Pak choi na ciepło smakuje fantastycznie. Ja dodałam do tego łyżkę nasion sezamu, bo świetnie tutaj pasują. Przepis jest mega prosty, jak widzisz. Do tego nasiona konopi i tutaj właśnie ta modyfikacja. Zamiast dwóch łyżek nasion konopi dodaję łyżkę nasion konopi i łyżkę sezamu. Całość to jest około 500 kalorii i wszystkie przepisy znajdziesz w opisie tego filmu, więc możesz sprawdzić, jak dokładnie to przygotować. A teraz już czas po południu na obiad, obiadę kolację. Ja już mam zieleninę w ogródku, także zrobimy sałatkę. I tu znowu modyfikacja. Zamiast piersi z kaczki robimy sałatkę z piersią z kurczaka. Odmierzam sobie tutaj ilość, bo ze względu na trening siłowy chcę sobie dodać trochę więcej tego białka, więc więcej będzie tej piersi niż w tym bazowym przepisie. I zrobimy go w airfryerze. Ja po prostu uwielbiam airfryer. Od jakiegoś czasu z niego korzystam. Dzięki funkcji termometra airfryer robi wszystko za nas i dokładnie wie, jak długo i kiedy skończyć pieczenie, żeby to mięso było pyszne, chrupiące. Jest to mega szybkie. Jeśli przepisy z airfryera Cię interesują, to daj znać. Może przygotujemy ich więcej. Jak widzisz, ja sama korzystam z moich przepisów, bo to jest bardzo proste. Lubię te przepisy z kursu Schudnij na keto, ponieważ każdy z nich to około 500 kilokalorii, zwiększona ilość białka, zwiększone węglowodany do 10%, więc to u wielu osób się sprawdza. Do tej sałatki z kurczakiem przygotowujemy jeszcze dressing z oliwą MCT i octem, którego warto włączać do diety, chociażby ze względu na wspieranie trawienia. I tak naprawdę bardzo szybki przepis mamy gotowy. Kurczak jest mega aromatyczny, pyszny, także tylko kroję go i dokładam do sałatki. Trzy szybkie, bardzo smaczne i proste przepisy. Wszystko znajdziesz w opisie. Daj znać, czy tego typu filmy są dla Ciebie interesujące. Pozdrawiam.